Wielkanoc może wydawać się prawdziwym wyzwaniem dla wegetarian i wegan. W końcu na świątecznym stole najczęściej stoi żurek z kiełbasą, pasztety, pieczenie, wędliny i całe mnóstwo jajek. Jednak dzisiaj pokażę, że wegańska Wielkanoc to prawdziwa przyjemność, a stół można bogato zastawić różnymi roślinnymi daniami. Święta Wielkiej Nocy to bardzo poważna sprawa, dlatego dzisiaj zamiast dwóch przepisów przygotuję aż trzy. A na koniec w studio odwiedzą mnie goście, którzy spróbują i ocenią, czy wegańska Wielkanoc dobrze smakuje. Zacznę od gwiazdy świątecznego stołu, czyli mojego ukochanego pasztetu. Na początek rozprawię się z cebulą. Cebulę pokroję w niezbyt drobne kawałki, następnie podsmażę ją na oleju z garścią przypraw, a wszystkie składniki możecie znaleźć na stronie Kuchni Plus. Nie muszę kroić jej za drobno, ponieważ potem i tak całą masę na pasztet będę blendować. Teraz szybko rozgrzeję olej na patelni. Będę potrzebować dwóch ząbków czosnku, a także szczypior. Wezmę sporo, cały pęczek. Olej jest już gorący, mogę przełożyć tam cebulkę. Dodaję ząbek czosnku, ziele angielskie, pieprz. I teraz po prostu pęczek szczypiorku mogę związać, taki niezbyt elegancki supełek. Wkładam go do środka. Kiedy cebulka smaży się na niedużym ogniu, rozgrzeję już piekarnik i przystąpię do przygotowania reszty składników. Na początek fasola. Używam białej, namoczonej i ugotowanej wcześniej fasoli, ale tak naprawdę możecie zastąpić ją fasolą czerwoną, łaciatą, a nawet grochem. O! Teraz jedna szklanka ugotowanej wcześniej kaszy jaglanej. Środka. Teraz odmierzę jedną drugą szklanki pestek dyni i krótko je podprażę. W trakcie, kiedy pestki dyni prażą się na patelni, zdążyła się udusić cebulka, więc teraz szybko przekładam ją do miski z pozostałymi składnikami. Pestki są gotowe, teraz na moment przełożę je na chłodną deskę, żeby mogły przestygnąć. A teraz dodam pozostałe przyprawy, czyli sos sojowy. Teraz do tego jeszcze szczypta soli, świeżo zmielony pieprz i olej. Teraz w pasztecie brakuje głównego składnika, czyli świeżego koperku. Nie muszę go zbyt dokładnie siekać, ponieważ pasztet będę blendować, więc wystarczy zrobić kilka niezgrabnych ruchów i wrzucić go do środka. I teraz pestki dyni są już odpowiednio chłodne, mogę szybko zblendować je. Już 3 sekundy i gotowe. I teraz wszystkie te składniki z miski zblenduję ręcznym blenderem. I do dzieła! O! I już jest w porządku. Jest pycha, ale jeszcze dodam odrobinę pieprzu. Zawsze po zblendowaniu sprawdźcie, czy pasztet jest odpowiednio słony, odpowiednio pieprzny, ponieważ to jest moment, kiedy jeszcze możecie to naprawić. Kiedy będzie upieczony i wyjmiecie go z formy, będzie trochę trudniej. Teraz przygotuję foremkę do wypiekania. Olej. Możecie użyć tego pędzelka albo papierowego ręcznika. Dokładnie natrzyjcie każdą ściankę foremki, żeby pasztet łatwo dał się wyjąć. I teraz bułka tarta. Jak widzicie, nie oszczędzam na bułce tartej. Dzięki temu mam pewność, że pasztet będzie idealny. Do tak przygotowanej foremki przekładam całą masę. Wszystko w skrobie, żeby nic się nie zmarnowało.
wyrównuję wierzch pasztetu, żeby dobrze się upiekł, a żaden kawałek nie był zbyt spieczony. Na wierzch pasztetu położę kawałki całego szczypioru natarte olejem. Upewnijcie się, że szczypior jest dokładnie pokryty olejem. W przeciwnym razie wyschnie, przypali się, a zamiast pięknego zapachu w całej kuchni będziecie czuć spaleniznę. I tak przygotowany pasztet ląduje w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni, gdzie spędzi jakieś 50-60 minut. Będzie gotowy, kiedy skórka będzie złota i lekko rumiana. Często o gołąbkach mówi się jako o liściach kapusty faszerowanych siekanym mięsem. Tymczasem kiedyś gołąbki najczęściej nadziewano kaszą pęczak, kaszą gryczaną, suszonymi grzybami albo warzywami. Dlatego teraz, sięgając do korzeni kuchni polskiej, przygotuję wegańskie gołąbki, nadziewane ryżem i suszonymi grzybami. A podane będą w sosie zrobionym z żuru. Przygotowanie gołąbków zacznę, jak zawsze, od zagotowania dużego garnka pełnego wody, ponieważ chwilę to zajmuje, a główka kapusty potrzebuje naprawdę dużego naczynia. A do środka jeszcze spora szczypta soli. Przykrywam garnek, woda się powoli gotuje, a ja w tym czasie przygotuję farsz do gołąbków. Zacznę od drobnego pokrojenia cebulki. I teraz na dnie garnka rozgrzeję sporą ilość oleju. Używam garnka, a nie patelni, ponieważ do podsmażonej cebulki dosypię ryż. W trakcie, kiedy olej się rozgrzewa, zajmę się suszonymi grzybami. Grzyby wcześniej namoczyłam w zimnej wodzie, dzięki czemu zmiękną. Teraz można z łatwością je odcedzić, dokładnie odciskając z płynu i drobno posiekać. Płynu oczywiście nie wylewam, a dodam go do ryżu, żeby wchłonął mocno grzybowy aromat. I przekładam pokrojoną cebulkę i od razu pokrojone grzyby. Bardzo przyjemnie pachnie. W trakcie, kiedy cebulka podsmaża się z grzybami, przygotuję paczuszkę pełną aromatycznych przypraw. I do woreczka wkładam ziele angielskie, jałowiec, który świetnie podkreśla aromat suszonych grzybów, ziarna pieprzu i świeże liście laurowe. Wszystkie przyprawy są już w środku. Jeżeli nie pamiętacie, jakich ilości użyłam, zajrzyjcie na stronę Kuchni Plus, tam czekają wszystkie przepisy. I teraz po prostu łapię gazę na górze i związuję w sakiewkę. Gotowe, odkładam. Teraz jeszcze zamieszam. Cebulka już jest rumiana, więc teraz wsypuję tam ryż. Potrzebuję jednej szklanki. Jedna szklanka ryżu. I dokładnie mieszam ryż z olejem i cebulką. I pozwalam mu się krótko przysmażyć. I teraz do lekko przysmażonego ryżu z cebulką i grzybami wlewam cały płyn, w którym moczyły się grzyby. I dolewam jeszcze wodę. O, idealnie. No i szczypta soli. I teraz najważniejsze, czyli sakiewka z przyprawami. Wkładam ją do środka, garnek zamykam, a sznurek obkręcam dookoła uchwytu. I pozostawiam ryż aż do ugotowania, czyli do wchłonięcia wszystkich płynów. Teraz zajmę się kapustą. Należy wziąć ostry nóż i mniej więcej 2 cm od głąba wbijać go na sztorc. O. Liście, które odpadną, nie zmarnują się. Można nimi wyłożyć garnek lub naczynie, w którym zapieka się gołąbki. O, udało się. Ten kawałek odkładam. Te liście też wpadają do garnka, za chwilę je wyłowię. I teraz najważniejsze. Cała kapusta ląduje w garnku z gorącą wodą. Będę ją tam trzymała około 2-3, maksymalnie 5 minut, po czym wyjmę wierzchnie liście, które w tym czasie zdążyły się obgotować. Ale kapustę włożę do garnka z powrotem,
tak żeby kolejne liście z wewnętrznych warstw kapusty też miały szansę zmięknąć. Więc będę powtarzała operację wkładania kapusty do garnka, wyławiania liści i wkładania jej z powrotem. Kapusta jest w środku, więc teraz szybko zamykam garnek, żeby woda nie przestygła. Teraz przygotuję ten magiczny sos z żurku, w którym zapiekę gołąbki. W niedużym garnku połączę szklankę kwaśnego żuru z bulionem warzywnym. A do żurku i bulionu dodam syrop klonowy, dzięki czemu sos będzie miał przyjemny, kwaśny smak żuru i lekko karmelową nutę syropu. Dwie łyżki powinny załatwić sprawę. Do tego szczypta soli, ale niewielka, ponieważ mój żurek był naprawdę słony. I teraz tylko króciutko gotuję sos, aż do połączenia się składników. Wystarczy jakieś 2-3 minuty. A w międzyczasie ugotował się ryż. O, z garnka zniknął już płyn. Ryż pięknie pachnie grzybami i świeżymi ziołami. I teraz spójrzcie, po prostu pociągam za sznurek i wyjmuję całą sakiewkę. Pierwsze liście kapusty odpadły od główki i unoszą się na powierzchni. To znak, że być może są już gotowe i można wyjąć je na deskę. Spójrzcie, te, które odpadły od kapusty, są już idealnie miękkie, na tyle, żeby móc zawijać gołąbki. Nawet tych zniszczonych nie wyrzucam, to delikatnie odkładam. O, i kolejny liść. Mogę przykryć garnek i dać kapuście kolejne 2-3 minuty. W tym czasie zdążył się upiec mój wegański pasztet ze szczypiorkiem i koperkiem, więc mogę wyjąć go na blat. Tam poczeka aż do kompletnego wystudzenia. Świetnie pachnie i ma złotą, rumianą skórkę. Wyłączę sos, ponieważ składniki już się połączyły, syrop klonowy się roztopił. O, jest gotowe. Dla ułatwienia gołąbków nie będę gotować, a zapiekę je w rozgrzanym piekarniku, którego specjalnie nie wyłączyłam po wyjęciu pasztetu. Na dno foremki wyleję kilka łyżek sosu, tak żeby gołąbki się nie przypalały. Teraz na tym ułożę te liście kapusty, które zniszczyły się w trakcie gotowania. Dzięki temu nic się nie marnuje. I trzeci. Za drugim i trzecim podejściem udało się rozebrać kapustę do końca i wszystkie liście są już na desce. Te, które zdjęłam jako pierwsze, zdążyły się schłodzić i to właśnie od nich zacznę rolowanie gołąbków. Pierwszy liść, zanim włożę do niego farsz, zetnę twardą łodygę, ponieważ utrudnia ona zawijanie gołąbków, zaczynają się łamać i łatwo się rozpadają. Po prostu przy pomocy małego nożyka ścinam niepotrzebną część, starając się nie przedziurawić liścia, ale jednocześnie ściąć jak najwięcej, żeby gołąbki idealnie się formowały. Biorę tak przygotowany liść kapusty, a na środek wkładam łyżkę farszu. I jeszcze trochę. I teraz łapię liść za dwa boki, zawijam, a następnie zaczynając od twardej łodygi, roluję gołąbka. I jeszcze trochę. Na koniec porządnie go ściskam, żeby miał odpowiedni kształt i tak przygotowanego wkładam do foremki. I teraz w ten sam sposób postępuję z resztą liści, aż do wykorzystania wszystkich. Kiedy wszystkie gołąbki są już zrolowane, cała kapusta wykorzystana, a farsz wyskrobany z garnka, ciasno układam je w foremce, tak żeby miały mało miejsca między sobą. I teraz do tak przygotowanej foremki wlewam sos z żurkiem. Idealnie. Wszystkie gołąbki są zanurzone w żurkowym sosie, jego nadmiar odparuje, a liście kapusty wchłoną kwaśny smak. Tak przygotowane gołąbki wsunę do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni, gdzie spędzą jakieś 20, maksymalnie 25 minut. W końcu chodzi tylko o to, żeby dobrze się podgrzały, ale nie zdążyły się spalić.
Tradycyjnie mazurki przygotowywało się jako słodkie zakończenie Wielkiego Postu. Dlatego właśnie miały bardzo dużo konfitur, lukru, bakali i orzechów, żeby wynagrodzić sobie długi czas poszczenia. Mój mazurek też będzie słodki. Krem przygotuję z tahiny i soku pomarańczowego, a na koniec jeszcze obsypię go chałwą, pistacjami i granatem. Ale zanim przygotuję chałwowy krem, zajmę się kruchym ciastem. Na początek mąka pszenna. Potrzebuję 3/4 szklanki. Mąka ziemniaczana. To dość istotny dodatek. Dzięki mące ziemniaczanej kruchy spód mazurka jest naprawdę bardzo kruchy. Teraz jeszcze 2 łyżki cukru. Spora szczypta soli. I najważniejszy składnik, czyli olej kokosowy. I teraz miskę z mąką pszenną, ziemniaczaną, olejem kokosowym, cukrem i solą przekładam do miksera, a wszystkie składniki rozcieram. Kiedy mąka rozstarła się z olejem kokosowym i w misce nie ma już dużych, wyraźnych grudek oleju, dodaję do środka lodowatą wodę. Na początek wystarczą 2 łyżki, ale w razie potrzeby dolejcie odrobinę więcej. Pamiętajcie tylko, że woda musi być naprawdę zimna. Na chwilę spędziła w zamrażarce. Idealnie. Ciasto jest wilgotne, zwarte i z łatwością odeszło od boków miski. Teraz przeniosę je na deskę i rozwałkuję spód. Dla ułatwienia całego procesu ciasto warto wałkować pomiędzy 2 arkuszami papieru. Po pierwsze, wtedy nie przykleja się do wałka, a po drugie, łatwiej jest je przenieść na blachę. Ciasto wałkuję do momentu, kiedy będzie cienkie i równe. O, wykładzę jeszcze w ten sposób. Nie trzeba tu wielkiej siły. Ciasto na mazurek możecie przyciąć do dowolnego kształtu i wielkości. Ja swój przytnę tak, żeby był prostokątny. Potem z obciętego ciasta możecie zrobić drugiego mazurka albo małe, kruche ciasteczka. O. Teraz tak przygotowane ciasto przeniosę do lodówki, gdzie będzie się chłodzić jakieś 15 do 30 minut. A teraz krem do mazurka, czyli bardzo prosty, szybki krem chałwowy. Jego głównym składnikiem jest tahina, czyli pasta z sezamu, którą często wykorzystuje się w produkcji humusów, sosów do sałatek i w wielu arabskich daniach. Ja do miski z tahiną dodam sok z pomarańczy, pomarańczową skórkę, odrobinę soli i sporo syropu klonowego. Jeżeli nie pamiętacie wszystkich składników, zajrzyjcie na stronę Kuchni Plus. Teraz po kolei. Miska z tahiną na bok, pomarańcza. Odrobinę ją rozmasuję. I teraz zetrę skórkę prosto do miski. Tyle powinno wystarczyć. Teraz z pomarańczy wycisnę sok. I teraz syrop klonowy. A szczypta soli sprawi, że sezamowy krem nie będzie zbyt gorzki. Z tych kilku niepozornych składników przy pomocy jednej trzepaczki można w 5 sekund zrobić wspaniały krem. Zauważcie, że na początku jest on trochę rzadki i grudkowaty, ale w miarę mieszania zgęstnieje, ponieważ tahina rozprowadzi się cudownie w soku z pomarańczy. A pachnie obłędnie. Dobra. Teraz miskę odkładam na bok, a schłodzony blat mazurka mogę wypiec w piekarniku. Kiedy się przestudzi, po prostu rozsmaruję sezamowy krem i ozdobię go pistacjami, granatem oraz chałwą. Ciasto na mazurek spędziło kwadrans w lodówce, teraz jest prawie gotowe do upieczenia. Prawie, ponieważ zanim włożę je do piekarnika, nakłuję je widelcem. Dzięki temu mazurek będzie równo się piekł. Jak widzicie, ciasto po pobycie w lodówce jest sztywne i twarde, więc mogę bez problemu wziąć je do ręki i położyć na blaszę. Mazurek wylądował w piekarniku. Krem z sezamu już jest gotowy. Teraz przygotuję tylko ostatnie dodatki, którymi obsypię gotowego mazurka. Spód mazurka już jest upieczony i schłodzony. To dość ważne, ponieważ na gorącym spodzie krem z sezamu szybko się rozpłynie. I teraz też spójrzcie,
jak ten sezamowy krem wspaniale zgęstniał. A przecież nie ma w nim ani śmietany, ani jajek. Jedynie tahina i sok z pomarańczy. I wyskrobuję go na mazurka. Na początek tyle wystarczy. I teraz przy pomocy szpatułki albo innego płaskiego narzędzia delikatnie rozsmarowuję sezamowy krem na spodzie. Voilà, gotowe. Wegański mazurek na kruchym spodzie z sezamowym kremem, pistacjami, granatem i chałwą. Są już moi goście. Andrzej Polan, Daria Ładocha i Tomek Woźniak. Wszyscy gotują i jedzą, ale niekoniecznie wegańsko. Dlatego teraz poczęstuję ich moimi potrawami na wegański wielkanocny stół i zobaczę, czy takie jedzenie im smakuje. Cześć! Cześć! Cześć. No to przed nami dania. Bardzo ładnie wyglądają. Dobrze, proszę, no, to w takim zobaczymy. Razie... Zobaczymy. Zaczynamy od pasztetu. Próbuj. Śmiało. Wiecie co, ale on się w ogóle nie kruszy i to jest fajne w nim. A jest wegański i nie ma jajek. Marta, zero? Nic? Nic, nic a nic. Wiecie, że co? Nie. Biała fasola, kasza jaglana, podsmażona cebulka, zmielone pestki dyni oraz szczypior, który smażył się z cebulką, dzięki czemu nie jest bardzo wyczuwalny. On jest świetny, taki wilgotny. Ale popatrzcie, wilgotny, a zewnątrz chrupiący, nie ma żadnej bułki, doskonale. Mleka i tak dalej, prawda? I ekstra. To teraz chyba czas na gołąbki. Z mięsem? Zaskoczyć, ale nie. To nakłada gołębie. Andrzej. Ja będę nakładał. Ja z przyjemnością. Andrzej, tego sosu mi trochę dodać, to ja będę przynajmniej zgadnę, co to jest. Czy ja czegoś nie, przepraszam, nie zauważyłem, ale... Popatrz, tam jest sos, no tutaj niedużo już jest, ale to jest zadanie. Ta porcja sosu została dla mnie, to jest po mojej... Mhm. Tak. Zaznaczyłeś sos. Nie. Aha, o, że widzisz. Teren. Ale jest pyszny, prawda? No i co to jest? Słodkiego. Spróbujemy, słuchajcie, ja próbuję. Ryż, grzyby, tak naprawdę. Naturalna słodycz. I naturalna słodycz, właśnie są słodkie bardzo. Sos składał się z bulionu warzywnego, syropu klonowego, ale też z żurku. Zwykły zakwas do żurku? Dokładnie tak. Mhm. Bez słoniny i niczego? Bez okay, niczego, dobra. Po prostu. To co, teraz deser, Daria? Tak. Dario. Rozpoczynaj. Marta, muszę ci powiedzieć, od razu na sam początek masz ode mnie piątkę albo szóstkę za to, że tak fajnie przybrałaś to, bo to no, tak jest pięknie. Bardzo... To jest z kajmakiem? Świeżo, tak. Ach, absolutnie nie. Kajmak jest niewegański. Wiecie co, to przybranie wynika z tego, że nie wiem, czy wiecie, że mazurki, chociaż są od bardzo dawna w kuchni polskiej, pochodzą z kuchni tureckiej. I dostały się do Polski przez liczne podróże i stąd właśnie często miały dużo skórki pomarańczowej, bakali i były bardzo słodkie. Więc ten mazurek jest prawdziwy, polski, wielkanocny, ale granatem i tahiną trochę wraca do korzeni, czyli do Turcji. I dlatego obecność chałwy też, tak? Mhm. Ale patrz, jak fajnie z tym granatem, idealnie. Świetnie pomarańczowa skórka, aromat pomarańczy doskonale wybija. Co jest bardzo fajne, strzelające... Granat, strzelające, tak, ziarenka granatu. Orzeźwiają też bardzo ładnie, prawda? Bo mazurki mają to do siebie, że jednak są bardzo słodkie. I zjemy jeden kawałek i mamy dosyć, a ja chyba nie będę miał. Ale ta chałwa też jest jeszcze rewelacyjna, prawda? Ale spód kruchu, powiedz bez o tym jajka. Spodzie. Już mówię. Spód. Mąka pszenna, mąka ziemniaczana, żeby były jeszcze bardziej kruchy. Zimny olej kokosowy, który zachowuje się jak masło. A na koniec chlust lodowatej wody. Zobacz, ile kajmak musisz gotować. A tutaj mieszasz, koniec, gotowe. Proste. Słuchajcie, kto bierze ostatni kawałek? To ja podzielę, słuchajcie. Proszę bardzo. Kolejny sukces kuchni wegańskiej. Obroniła się nawet na świątecznym wielkanocnym stole przy takich ekspertach. Wesołych świąt!